przed Filipem Rakiem, kolejna wysokiej rangi impreza lekkoatletyczna po debiucie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, które reprezentant AZS-u Politechniki Opolskiej zakończył na repasażach na dystansie 1500 metrów, wystąpi na tegorocznym memoriale Kamili Skolimowskiej. Zawody na Stadionie Śląskim w Chorzowie będą jednocześnie imprezą w ramach Diamentowej Ligi. Rak wystartuje na dwukrotnie dłuższym dystansie niż na Igrzyskach, jednak na starcie będzie miał utytułowanych rywali, między innymi całe podium z olimpijskiego biegu na 5000 metrów ze zwycięzcą Norwegiem Jakobem Ingebrigtsenem na czele. Start tej rywalizacji w niedzielę o 16:15. Uigry AZS Politechnika Opolska zaprezentował ostatniego zawodnika w kadrze na przyszły sezon Bank PKO I Ligi Mężczyzn. Do akademików z Opola dołączył Michał Mindowicz. Niski skrzydłowy w minionych rozgrywkach reprezentował barwy Górnika Zamek Książ Wałbrzych. W 23 spotkaniach zdobył 48 punktów, zanotował 30 zbiórek i 9 asyst. AZS to będzie jego drugi klub na Opolszczyźnie. W sezonie 2021-2022 rywalizował w barwach basketu Nysa. Mindowicz będzie miał szansę pokazać się opolskiej publiczności w najbliższą niedzielę. Podopieczni Roberta Skipniewskiego zagrają przy Pruszkowskiej z sparingsem KKS-em Rybnik. Początek rywalizacji o 18:00. Przed trudnym zadaniem w siódmej kolejce Betclic pierwszej ligi stanie Odra Opole. Piłkarze Radosława Sobolewskiego zagrają na wyjeździe z wiceliderem Stalą Rzeszów. Najbliżsi rywale Opolan do tej pory w 6 spotkaniach 5-krotnie wygrywali i zanotowali tylko jedną porażkę z Górnikiem Łęczna 1-2. 11 Odra traci do rywali 8 oczek i z pewnością nie jest w tym spotkaniu na pozycji faworyta. Ale czy jest w stanie sprawić niespodziankę? Przekonamy się o tym w sobotę, a pierwszy gwizdek sędziego o 17:00. Relacja z tego meczu w niedzielnym Sporcie Opolskim. Ekstra. Przed szansą na pierwszą wygraną w tym sezonie stanie Stal Brzeg. Pod wodzą nowego szkoleniowca Zbigniewa Smułki żółto-niebiescy podejmą Wartę Gorzów Wielkopolski, która do tej pory jest niepokonana w grupie trzeciej Betclic trzeciej ligi. W barwach gorzowian występuje znany z opolskich boisk Adam Setla, który w przeszłości reprezentował m.in. LZS Starowice i Odrę Opole, a w tym sezonie zdołał już pokonać bramkarza innej drużyny z naszego regionu MKS-u Kluczbork. Początek meczu w Brzegu w sobotę o 17:00, a relacja w najbliższym Sporcie Opolskim. Ekstra. Rywalizacja Kluczborczan z Karkonoszami Jelenia Góra, pierwotnie zaplanowana na ten weekend, została przełożona na 9 października. W naszym cotygodniowym programie nie zabraknie również sprawozdania z hitu czwartej kolejki Bank Spółdzielczy w Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Mała Panwia Ozimek podejmie Polonię Nysa. Zarówno jedna, jak i druga drużyna nie poniosła w tym sezonie jeszcze porażki, jednak wyżej w tabeli znajdują się Nysanie. Z 7 punktami są na 3 miejscu, a 3 lokaty niżej plasują się Ozimczanie, mając 2 oczka mniej na swoim koncie. W poprzedniej serii gier Polonia wygrała u siebie 5-1 z iPrimem Bogacica, natomiast Mała Panwia zremisowała 4-4 na wyjeździe z Polonią Karłowice. Kto wyjdzie z sobotniego starcia zwycięsko, w Ozimku pierwszy gwizdek zabrzmi o 13:00. Młodzi żużlowcy kolejarza Opole startowali w Rzeszowie w zawodach szkoleniowych dla drużyn, które odpadły już z rywalizacji z drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W grupie Opola znalazły się także Teksom Stal Rzeszów, Celfast Wilki Krosno oraz Unia Tarnów. W klasyfikacji drużynowej kolejarz zajął ostatnią lokatę z 15 oczkami. Najlepszym zawodnikiem opolskiego zespołu był Oskar Stępień, który uzbierał 8 punktów. W składzie znaleźli się również Radosław Kowalski, Kacper Sajdak i Jakub Fabisz, który z powodu problemów sprzętowych wycofał się już po pierwszym wyścigu. Rywalizację wygrała Stal przed Wilkami i Unią. To nie koniec wiadomości z kolejarza. Poznaliśmy datę rewanżowego spotkania z Ultrapol startem Gniezno w półfinale Krajowej Ligi Żużlowej. Początek tego meczu 1 września o 14:00. W pierwszej rywalizacji Opolanie przegrali 44-46. By awansować do finału, muszą pokonać Start co najmniej 3 punktami.